We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. I guess this is the beginning of czas chyba zacząć sesję główną na niezwykle istotny temat. Bardzo przepraszam. Chciałam poprosić Sukiego o to, aby rozpoczął tę sesję. Jest to główna sesja dotycząca współpracy cyfrowej i jej dalszych losów. Będziemy zastanawiać się nad tym, dokąd zmierzamy i co już udało nam się osiągnąć. A zatem oddaję głos. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Niemiec. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chciałabym powitać wszystkich uczestników tej sesji na temat współpracy cyfrowej. Zanim rozpocznę, chciałabym przedstawić naszych panelistów, a także samą panią moderator, Avri. Dziękuję, że zgodziłaś się wziąć na siebie obowiązek moderowania tej sesji. Chciałabym przedstawić Johna Paula Adama, dyrektora do spraw technologii zmian klimatycznych w Komisji Gospodarczej ONZ do spraw Afryki. Jest z nami także Vint Cerf, wiceprzewodniczący oraz główny specjalista do spraw internetu promocji internetu w firmie Google. Jest z nami także Raul Echevarria, Justin Fair, to starszy doradca do spraw polityki cyfrowej w Biurze Spraw Międzynarodowych Amerykańskiego Departamentu Stanu. Jest z nami też Milton Müller, który dołączy do nas za chwilkę, bo obecnie uczestniczy w innej sesji, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce do nas dołączy za jakieś 15-30 minut. Jest on profesorem w Georgia Institute of Technology. Jest z nami także Nena Nwakanmawa, która reprezentuje Web Foundation. A także mamy też z nami Marię Franceskę Spatolisano, czyli specjalną wysłanniczkę sekretarza generalnego ONZ do spraw technologii, która ma szerokie doświadczenie w tym zakresie. Naszą panią moderator jest Avri Doria, czyli członkini zarządu organizacji ICANN. Zachęcam do udziału w dyskusji i na czacie też opublikuję krótkie notki biograficzne uczestników tej dyskusji. Dziękuję. Naprawdę mamy wśród nas znamienistych panelistów, a zatem zanim przejdę do szczegółów, poproszę wszystkich o to, aby ograniczyć swoje wypowiedzi do 2-3 minut. Pamiętajmy, że jest nas 9, mamy do odpowiedzi 3 różne pytania i dlatego proszę bardzo o krótkie odpowiedzi, abyśmy dali wszystkim szansę na zabranie głosu. Od początku swojego istnienia szczyty IGF to były szczyty, które koncentrują się na współpracy cyfrowej. Zawsze to podkreślaliśmy, ale pamiętajmy, że czasy się zmieniają, nasza rzeczywistość się zmienia, a zmienia się także sam internet. A co za tym idzie, musi się też zmienić forma naszej cyfrowej współpracy. Bo przecież to tak naprawdę o współpracę cyfrową wchodzi w ogóle w internecie. I wczoraj podczas otwarcia szczytu Meriam przypomniała nam o tym bardzo
wyraźnie. A zatem IGF działa już od kilku lat, także grupa doradcza MAG przygotowała szereg rekomendacji dotyczące tego, w jakim kierunku powinna zmierzać nasza współpraca. Musimy natomiast ustalić pewne szczegóły, w jaki sposób szczyty IGF oraz Rada MAG będą współpracować, aby zapewnić odpowiedni rozwój tych inicjatyw. Będziemy tutaj słuchać różnych punktów widzenia, różnych perspektyw. Będziemy oddawać głos specjalistom, którzy tak naprawdę po części będą mieć spojrzenie z zewnątrz na to, co dzieje się w ramach naszych struktur. I tutaj właśnie jako do pierwszego zwracam się do Winta, który będzie nam mówił na temat tego, w jakim kierunku zmierza nasza współpraca w zakresie cyfrowym. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że internet to przestrzeń, która została pomyślana jako globalna, współdzielona infrastruktura, a zatem ma pewne cechy wspólne z innymi współdzielonymi ekosystemami, takimi na przykład jak choćby atmosfera, światowe oceany czy przestrzeń kosmiczna. A zatem musimy opracowywać wspólne normy, a także porozumienia dotyczące korzystania z internetu w sposób, który przyczyni się do osiągania i realizowania celów zrównoważonego rozwoju. Wymagana jest współpraca cyfrowa. Jest to inicjatywa, która jest szczególnie popierana i promowana przez sekretarza generalnego Guterresa. Uważam, że należy wziąć pod uwagę szereg różnych głosów, które przyczynią się do globalnej dyskusji na temat kształtowania internetu. Niektórzy nawołują do tego, aby przyjmować polityki, które będą prowadzić do większej fragmentaryzacji internetu, a to mogłoby niestety ograniczyć jego globalny potencjał. A zatem oczywiście chodzi też o to, aby kontrolować dostęp do danych i aby te dane chronić. Ale pamiętajmy, że te dane chronić możemy także na inne sposoby. Nie należy koncentrować się tylko na fragmentaryzacji internetu jako na jedynej możliwości ochrony danych. Mamy różne rozwiązania, które możemy wdrażać na różnych poziomach infrastruktury internetowej. Możemy mówić tutaj o rozwiązaniach kryptograficznych, a także między innymi o wzmocnionych mechanizmach uwierzytelniania tożsamości użytkownika. Pamiętajmy, że swobodny przepływ danych ponad granicami jest jednym z najważniejszych i najcenniejszych aspektów globalnej sieci internetowej. To trzeba podkreślać. Trzeba podkreślać także możliwości współpracy w ramach internetu, która była szczególnie ważna podczas trwania pandemii COVID-19. Ale pamiętajmy oczywiście, że internet to nie tylko obszar współpracy, ale także obszar potencjalnych zagrożeń związanych między innymi z cyberprzestępczością. A zatem musimy stosować globalne metody, które pozwolą nam zabezpieczać użytkowników internetu, a także ścigać przestępstwa w internecie popełniane. I w tym wymiarze widzimy już dość skuteczną współpracę, jeżeli chodzi właśnie o pociąganie do odpowiedzialności hakerów, którzy odpowiedzialni są za ataki typu ransomware, a także za inne ataki związane z cyberbezpieczeństwem. I tutaj zależy nam na tym, aby internet stawał się coraz bezpieczniejszy i aby przyczyniał się do realizacji różnych celów zrównoważonego rozwoju, które są dla nas tak ważne. Dziękuję bardzo. A teraz wracam się do Elke i poproszę ją o przedstawienie swojego punktu widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Cieszę się, że będę mogła przedstawić Państwu moje przemyślenia.
Wszystkie inicjatywy cyfrowe, które realizowane są przez nas, wpisują się w plan działania sekretarza generalnego do spraw współpracy cyfrowej. Chodzi tutaj o to, aby wartościowa łączność cyfrowa była dostępna dla wszystkich. Rzeczywiście bardzo doceniamy podejście wielostronne, w ramach których współdziałać mogą różne organizacje i instytucje, które mogą przyczynić się przede wszystkim do tego, aby plan działania miał wymiar międzynarodowy i przyczyniał się do szybszej transformacji cyfrowej. Jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy, to staramy się tutaj rozmawiać z opinią publiczną, a także realizować różnego rodzaju inicjatywy. Współpracujemy między innymi z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym, a także z innymi podmiotami. Realizujemy nasz program, który pozwala także na lepszą koordynację prac prowadzonych w ramach ONZ i mam nadzieję, że inne instytucje oraz społeczności spoza rodziny ONZ będą mogły czerpać inspiracje z tego programu i będą mogły traktować go jako narzędzie wspierające skoordynowane wysiłki oraz działania. Ale oczywiście pamiętajmy, że ta mapa drogowa, ten program ma być narzędziem współpracy, natomiast trzeba podkreślać także, że wyniki tej współpracy powinny być przejrzyste, powinny być upubliczniane, tak aby ludzie mieli świadomość tego, co się dzieje i mogli wkładać także dodatkowy wysiłek w realizowanie tych idei. Na przykład realizowane są różne tego rodzaju inicjatywy w Afryce czy w Unii Europejskiej, a zatem współpraca cyfrowa już teraz ma miejsce na różnych poziomach, choć nie jest to jeszcze współpraca całkowicie spójna. Jak wszyscy wiemy, mapy drogowe, programy, dokumenty to są tylko dokumenty pomocnicze. Natomiast to, czego naprawdę potrzebujemy, to silne instytucje, które dysponują odpowiednimi zasobami, które pozwolą im na wdrażanie odpowiedniego, inkluzywnego modelu zarządzania internetem. Potrzebujemy także wykształcić sobie odpowiednie nastawienie. Nastawienie nakierowane na twórczość, na współpracę, ale także na przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, która jest niezwykle ważna. A zatem, aby lepiej zarządzać internetem, musimy tworzyć spójne dokumenty, a także spójne standardy i stawiać na rzetelne partnerstwa. Dziękuję bardzo. Bardzo cieszę się, że wspomniała Pani o tym, że musimy stawiać na jeszcze ściślejszą współpracę, na realizację w praktyce tego programu na rzecz współpracy cyfrowej. Mamy wśród nas tutaj na sali Panią Nennę, a zatem bardzo proszę ją także o to, aby odniosła się do tego, jak ona postrzega program sekretarza generalnego na rzecz ściślejszej współpracy cyfrowej. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie będę odczytywać przygotowanego wcześniej przemówienia. Będę starała się mówić z głębi serca. Po pierwsze, chciałabym podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w tej sesji, szczególnie tym, którzy łączą się z nami na przykład ze wschodniego i zachodniego wybrzeża USA. Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo wstać tak wcześnie rano. Dzisiaj mamy 8 grudnia, jest to 16. edycja szczytu cyfrowego ONZ AFRI. Ty jesteś z nami od samego początku. Ja także przyglądam się pracom szczytów IGF od samego początku. Nawet byłam zaangażowana w ten światowy szczyt społeczeństwa informacyjnego, który odbył się kilka lat temu. Mam nadzieję, że teraz lepiej mnie słychać. Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że spotykamy się dzisiaj 8 grudnia i za nami długa droga. Wszystko zaczęło się od etapu przygotowawczego, który miał miejsce podczas Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego. Wtedy właśnie zaczęliśmy rozmawiać o solidarności cyfrowej i tak naprawdę
Przez 16 lat już toczą się nasze prace nad internetowym, czy nad szczytem cyfrowym ONZ. I to były wszystko inicjatywy globalne, ale także inicjatywy realizowane w wymiarze krajowym. My, jako organizacja, którą reprezentuję, także staramy się realizować i wnosić nasz wkład w tworzenie programu na rzecz ściślejszej współpracy cyfrowej, w tym na wdrażanie naszej wspólnej agendy, naszego wspólnego programu. Jestem tu dzisiaj, aby podkreślić, że współpraca cyfrowa to tylko jakiś aspekt szerszego cyfrowego ekosystemu. I cieszę się, że Wint przemawiał przede mną, bo on także odwoływał się do tego, że w tym ekosystemie cyfrowym bardzo wiele się dzieje. I to są rzeczy, które być może nie są włączane wystarczająco w zakres mapy drogowej na rzecz współpracy cyfrowej. Ta właśnie mapa drogowa, ten program opiera się na pewnych filarach, ale pamiętajmy, że nie odnosi się do wszystkich kwestii, które są dla nas ważne. Odnosi się tylko do niektórych z tych kwestii, ale pamiętajmy, że ONZ angażuje się tylko w pewne obszary, kiedy same państwa członkowskie nie mogą pewnych problemów rozwiązać niezależnie i samodzielnie. A zatem myślę, że ONZ stara się nam pomóc, a my będziemy także współpracować z tą organizacją. Cieszymy się na to, że mamy ten program, tę mapę drogową. I tutaj już pracowaliśmy wcześniej nad mapą drogową w sprawie globalnej łączności. Wiele aspektów, niestety, to były aspekty, które w tym dokumencie zostały pominięte. Niewystarczająco dużo robi się w tym zakresie. Natomiast chciałabym pogratulować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w te wysiłki, bo podkreślam, że internet stworzono po to, aby był dostępny dla całej ludzkości i aby funkcjonował w najlepszym interesie całej ludzkości. A zatem moja organizacja Web Foundation koncentruje się właśnie na współpracy cyfrowej. Gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, jak w praktyce działa współpraca cyfrowa, to proszę popatrzeć na mnie. Jestem kobietą, pochodzę z krajów tak zwanego globalnego południa i jestem tutaj, reprezentuję mój region i mówię o współpracy cyfrowej na tym forum każdego dnia. I zamierzam zadbać o to, aby głos wszystkich był słyszalny. Jakikolwiek plan współpracy cyfrowej będzie realizowany, ja będę w to zaangażowana, będę w tym uczestniczyć i to jest moje zobowiązanie, zobowiązanie naszej organizacji. Chcemy, aby internet dostępny był dla wszystkich i ja właśnie jestem tutaj po to, aby o to zadbać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Myślę, że to się stanie taką ikoniczną wypowiedzią. Spójrzcie, tu jestem, tak właśnie wygląda współpraca cyfrowa. Przechodzę teraz do kolejnego panelisty, Justin. Dzień dobry. No niełatwe zadanie teraz przede mną stoi po tym, co zostało powiedziane. Bardzo się cieszę jednakowoż, że mogę być tutaj z Państwem. Myślę, że to jest bardzo dobry moment na podjęcie takich rozmów na poziomie globalnym. A ja współpracuję z amerykańskim Departamentem Stanu i w ramach naszej działalności również staramy się wypracować bardziej spójną strukturę działalności w sieci. Zajmujemy się współpracą w zakresie cyberbezpieczeństwa i współpracy cyfrowej w kręgach dyplomatycznych. Myślę, że globalna współpraca cyfrowa, która jest zakorzeniona w podejściu wielostronnym i inkluzywnym, jest absolutnie niezbędna, jeżeli technologie cyfrowe i internet mają w dalszym ciągu być takim motorem zmian na lepsze na całym świecie. Ważne jest również to, żebyśmy
w tej chwili wspólnie wdrożyli kluczowe polityki i również istotne jest to, żebyśmy podsumowali to, co się wydarzyło w ostatnim roku. Współpracujemy pod tym względem również z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym, który niedawno opublikował raport dotyczący globalnej łączności. W tym raporcie pojawiły się obawy, że w dalszym ciągu jeszcze globalna łączność nie dotyczy całego świata. I wcześniej jeszcze nawet państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych również podpisały się pod takim globalnym traktatem na rzecz zwalczania cyberprzestępczości, jak również poszanowania praw człowieka. My staramy się te kwestie propagować we współpracy z wieloma partnerami, a wiem, że państwo tak naprawdę angażują się w bardzo podobne debaty na poziomie krajowym czy regionalnym, na forum współpracy z przedsiębiorcami, we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. A więc współpraca cyfrowa, myślę, że ma się bardzo dobrze. Natomiast oczywiście ciągle jeszcze pojawia się konieczność uściślenia tej współpracy. Zastanawiamy się nad tym, czego jeszcze dotychczas nie udało nam się zrealizować, co można zrobić lepiej, w jaki sposób najlepiej wykorzystać potencjał tych prac, które są realizowane przez wiele organizacji. I myślę, że pod tym względem mapa drogowa przygotowana przez sekretarza generalnego również podkreśliła wiele z tych najważniejszych obszarów, w ramach których musimy jeszcze osiągnąć poprawę. Myślę, że musimy podwoić nasze wysiłki w zakresie zapewnienia globalnej łączności dostępu do internetu. Musimy zwiększać tak zwaną inkluzywność przestrzeni cyfrowej, jednocześnie stojąc na straży praw człowieka, podstawowych swobód. I oczywiście realizując te wysiłki na zasadzie wielostronne. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy podkreślali centralną rolę, którą w tym procesie odgrywa Forum Zarządzania Internetem już od wielu lat. I na tym się zatrzymam. Bardzo dziękuję. Z przyjemnością posłucham pozostałych prelegentów. Bardzo dziękuję za ten komentarz. I ostatni głos w tej części naszej dyskusji będzie głosem Anity. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście nie możemy się nie zgodzić z semantycznymi kategoriami zaproponowanymi w sprawozdaniu sekretarza generalnego. Począwszy od inkluzji cyfrowej do praw człowieka, wszyscy zgadzamy się z tymi wnioskami. Natomiast wciąż dużym problemem pozostaje dla nas brak łączności zagwarantowanej całej ludzkości świata. W 2018 roku sekretarz generalny ustanowił również panele wysokiego szczebla do spraw rozmów na temat kształtowania przestrzeni cyfrowej. I celem pracy wysokich paneli miała być wielostronna współpraca. Wielostronna współpraca jest możliwa dzięki wzajemnemu zaufaniu. Jest również możliwa dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu. A zatem pamiętajmy o tym, że transnarodowa współpraca w obszarze rozwoju przestrzeni cyfrowej ma ogromny potencjał. Musimy pamiętać o tym, że obywatele mają określone prawa, mają prawo do zgłaszania swoich roszczeń, ale musimy również odpowiednią uwagę poświęcać odpowiedzialności platform cyfrowych i tworzeniu nowych regulacji.
konkretne propozycje zgłoszone w tak zwanej mapie drogowej sekretarza generalnego nie do końca definiują wiążące mechanizmy takiej współpracy. Dlatego proponujemy, żeby został utworzony organ wysokiego szczebla, który mógłby narzucać bardziej konkretne zobowiązania, jak również ustanawiać wsparcie materialne dla organizacji zajmujących się pracami nad wdrażaniem nowych regulacji w przestrzeni cyfrowej. Wizja sekretarza generalnego została również ujęta w dokumencie znanym pod nazwą Global Digital Compact, czyli globalne porozumienie cyfrowe. I tam również mowa jest o tym, że musimy wzmocnić zarządzanie globalnymi cyfrowymi dobrami publicznymi. Natomiast nie znajdują się tam nowe rekomendacje w zakresie nowych, prawnie wiążących traktatów międzynarodowych. Wydaje się, że w zakresie nowo pojawiających się cyfrowych dóbr publicznych potrzebne są takie nowe przepisy. Jesteśmy zaskoczeni, że takich przepisów nie ma. Nie chcemy, aby nasze wysiłki zmierzały do kolejnej nowoczesnej dystopii. Nasz zbiorowy wysiłek musi koncentrować się wokół przywódców politycznych i musi wiązać się z konkretnymi zobowiązaniami. Nie chcemy, aby nasze rozmowy na temat współpracy i inkluzywności nie były odzwierciedlone w nowych przepisach przyjmowanych przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo się cieszę, że mamy tak bardzo różne głosy. Mamy ewidentne głosy poparcia, mamy głosy osób znajdujących się w pół drogi i mamy również głosy krytyki. Cieszę się, że ten panel jest tak zróżnicowany. I teraz chciałabym już udzielić głosu Jean-Paulowi. We need to move it forward. Yeah, it's to the top. Okay, all right, thank you. So as you can see, technology is always challenging whether you are in person. Jak Państwo widzą, technologia bywa wyzwaniem, mimo tego, że spotykamy się tutaj stacjonarnie w Katowicach. Bardzo dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja będę mówić z perspektywy Komisji Gospodarczej do spraw państw afrykańskich, ONZ. I muszę powiedzieć, że niestety musimy uznać, że w Afryce zarządzanie internetem jest czymś, co nie pozostaje pod wyraźnym przywództwem. Raczej doświadczamy zarządzania internetu, niż planujemy i przewodniczymy temu procesowi zarządzania internetem. W wielu sytuacjach w państwach afrykańskich brakuje takiej sprawczości, jeśli chodzi o zarządzanie internetem. I mamy nadzieję, że dzięki nowej tak zwanej mapie drogowej sekretarza generalnego uda się to zmienić. Mimo istotnego postępu, jeśli chodzi o dostęp do internetu w Afryce, w dalszym ciągu ten dostęp jest poniżej średniej globalnej. W tym kontekście również pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i pogłębiła nierówność w zakresie dostępu do internetu, a zatem chcielibyśmy w pełni wykorzystać potencjał technologii cyfrowych i dlatego bardzo ważna jest współpraca cyfrowa, współpraca międzynarodowa, która bierze pod uwagę poprawę inkluzywności, dostęp do internetu, który byłby nie byłby zbyt kosztowny, wzmacnianie globalnej łączności, poprawa infrastruktury internetowej, ale również poprawa kompetencji cyfrowych i wdrożenie nowych ram regulacyjnych, bezpiecznych i sprawiedliwych. Jeśli chodzi o naszą pracę, o pracę Komisji Gospodarczej do spraw państw afrykańskich, mogę powiedzieć, że już ustanowiliśmy wysoki panel do spraw współpracy cyfrowej
A celem tego panelu jest przede wszystkim wdrożenie strategii transformacji cyfrowej dla Afryki. Współpracujemy w zakresie transformacji cyfrowej w Afryce z organizacjami lokalnymi i chcemy zapewnić kluczową infrastrukturę, tak żeby ta transformacja cyfrowa mogła być możliwa. Również nasza komisja ustanowiła takie stowarzyszenie pod nazwą Cash Alliance i w ramach tego stowarzyszenia promujemy dobre praktyki. Wydaje się, że na przykład handel w internecie jest napędzany dzięki działalności platform płatniczych i będziemy chcieli również angażować się we współpracę nad nowymi ramami regulacyjnymi. Komisja, nasza komisja, komisja gospodarcza stara się również odnieść do kwestii braku regularnego dostępu do internetu, a także staramy się uczestniczyć w rozwoju programu dla szkół we współpracy z inicjatywą organizacji Girls Can Code, czyli Dziewczyny Piszą Kod. To jest organizacja, która promuje zwłaszcza nowe kompetencje cyfrowe wśród kobiet i dziewcząt. Staramy się również rozwijać platformę informacji na temat COVID-19. Staramy się odpowiadać na wyzwania, które wiążą się z pandemią COVID-19. Opracowujemy platformę cyfrową do spraw zakupów leków. I w tym zakresie współpracujemy z producentami, którzy obecni są w Afryce. Staramy się tworzyć nowe możliwości, jeśli chodzi o wspólne zakupy leków i produktów i wyrobów leczniczych. I tutaj mówimy o takiej wymianie handlowej na poziomie 70 milionów dolarów, a więc chodzi głównie o wyroby medyczne i leki. I już przechodząc do wniosków, chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o współpracę cyfrową, musimy również wzmacniać sprawczość rządów krajowych i dlatego będziemy również angażować się w rozwój platform do e-zarządzania, jak również rozwój elektronicznych platform administracji państwowych, tak żeby ten dostęp do usług cyfrowych mógł być możliwie jak najlepszy. Oddaję teraz głos Raulowi. Dziękuję bardzo, dziękuję organizatorom za oddanie mi głosu, za zaproszenie mnie na to wydarzenie i cieszę się, że mogę zabrać głos w tak znamienitym gronie. Tak jak powiedziała Nena, ja także śledzę i jestem zaangażowany w pracę w ramach szczytów IGF od samego początku, od szczytu Światowego Społeczeństwa Informacyjnego. A zatem bardzo wiele za nami, bardzo wiele już zrobiliśmy, ale przede wszystkim chciałbym się odnieść do trzech czynników, które pozwalają zacieśniać współpracę cyfrową. Widzimy tutaj, że omawiano już wiele istotnych kwestii dotyczących polityk cyfrowych i to są kwestie, które dotykają naszego codziennego życia. Mówimy zatem o tym samym, ale toczą się różne dyskusje na różnych forach. Warto by je być może ujednolicić. Kolejna kwestia jest taka, że mamy duży rozdźwięk pomiędzy właśnie tymi teoretycznymi dyskusjami, a tym, co dzieje się w praktyce w poszczególnych krajach. I mam jeszcze jedną kwestię, którą chciałbym poruszyć. To, że czasami jest takie wrażenie, że
moglibyśmy osiągnąć porozumienie w jakichś kwestiach, ale brakuje nam trochę narzędzi, które pozwalałyby właśnie przełożyć teoretyczne dyskusje na rzeczywiste porozumienia i zobowiązania. A zatem w oparciu o te kwestie chciałbym powiedzieć, że musimy starać się rozwiązać te problemy i myślę także, że sekretarz generalny ONZ dostrzega ten problem i też właściwie odczytuje te obawy, które pojawiają się w społeczności międzynarodowej, w poszczególnych państwach członkowskich i dlatego objął taką przywódczą rolę, jeżeli chodzi o proces zacieśniania współpracy cyfrowej. Oczywiście jest to proces niedoskonały, zapewne po części dlatego, że niemożliwe jest stworzenie rozwiązań, które zadowolą wszystkich bez wyjątków. Ale musimy robić to, co w naszej mocy. Frustrujące jest także to, że te procesy rozciągają się bardzo w czasie, że wszystko to przebiega na zasadzie bardzo niewielkich kroczków, które gdzieś tam popychają nas do przodu. Widzimy już może światełko w tunelu i wydaje nam się, że już wyciągniemy jakieś konkretne wnioski i przełożymy je na rzeczywiste działanie, ale nagle się okazuje, że pojawia się jakiś nowy proces, nowe forum i pojawiają się nowe dyskusje i tak naprawdę niestety nie dochodzimy do rzeczywistych praktycznych wdrożeń, a zatem powinniśmy bardziej skoncentrować się na tym praktycznym wymiarze. ONZ musi także zrozumieć, że nie jest ich zadaniem rozwiązywanie wszystkich problemów. Warto podkreślać to, że od ONZ oczekujemy tylko stworzenia pewnych ram, w ramach których poszczególni interesariusze będą mogli ze sobą skuteczniej pracować. No ale oczywiście ONZ ma też takie zadanie, które dotyczy tego, aby angażować w te prace właściwych ekspertów, tak aby popychać nasze dyskusje do przodu. Potrzebujemy krótkoterminowych, rzeczywistych zadań i wdrożeń, ponieważ tak jak mówiłem, te procesy są bardzo rozciągnięte w czasie, jest to frustrujące, a zatem powinniśmy skoncentrować się na osiąganiu bardziej praktycznych i konkretnych celów pośrednich, tak abyśmy mogli być dumni z tego, że coś udało nam się osiągnąć. Oczywiście model wielostronny powinien w dalszym ciągu stanowić podstawę każdego zaproponowanego rozwiązania, bo dzięki temu także możemy uwzględnić ten bardzo zróżnicowany geograficznie wymiar naszej współpracy. Dzięki temu będziemy mogli także korzystać z wiedzy eksperckiej, która drzemie w różnych regionach naszego świata i którą mogą dostarczyć nam różni specjaliści. Poza tym, ponieważ tak naprawdę rzeczywistym naszym celem jest tworzenie lepszego świata i myślę, że rozwój przestrzeni cyfrowej jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego. Bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie mi głosu. Dziękujemy, Raul. Myślę, że teraz jest dobry moment, aby sprawdzić, czy pojawiły się jakieś komentarze na czacie. Bardzo proszę, aby Suk Jung poinformowała nas, czy takie pytania i komentarze się pojawiły. Dziękuję bardzo. Było jedno pytanie dotyczące tego, jak postrzegają Państwo powiązania pomiędzy współpracą cyfrową oraz procesami, które toczą się w ramach szczytu cyfrowego IGF. Jaka będzie rola także tego globalnego cyfrowego porozumienia? Więc to jest takie pytanie, ale nie wiem, czy teraz jest dobry moment, aby to pytanie zadać, czy raczej powinniśmy zaczekać na to, czy pojawią się jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Ja chciałabym się tutaj do tego bardzo krótko odnieść. Nie jestem najlepszą moderatorką, jeżeli chodzi o pilnowanie dyscypliny czasowej. Proszę tutaj o pomoc, ponieważ chcę też oddać głos potem Marii Francesce, która odniesie się ogólnie do wszystkich komentarzy, które tutaj usłyszeliśmy. Dziękuję. Ja chciałem tylko szybko zareagować na to, co powiedział Raul, ponieważ myślę, że naprawdę wygłosił on wartościowe uwagi. Natomiast chciałbym podkreślić, że
Według mnie te najbardziej przydatne sesje w ramach IGF to były te sesje, w których uczestniczyli decydenci, ci, którzy tworzą prawo, ponieważ to ich głos jest szczególnie ważny i trzeba także pozwalać im uczestniczyć w naszych pracach. Tak, rzeczywiście, tak, podczas IGF mamy też sesje dla parlamentarzystów i decydentów, tak aby ich bardziej zaangażować w nasze prace. Bardzo dziękuję, dziękuję za trzymanie się czasu, a teraz oddaję głos Suk z prośbą o podsumowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to, że mogłam wysłuchać tych niezwykle ważnych uwag. Muszę powiedzieć, że staram się tutaj jak najwięcej sobie przyswoić. Pragnę podkreślić, że szczyt cyfrowy IGF to jest bardzo istotne wydarzenie, a zatem myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym, czego możemy oczekiwać po globalnym porozumieniu cyfrowym. Nie wiem, ile mam czasu, żeby się odnieść do tego. 5 minut, no dobrze, doskonale. 3, no ustalmy 4, niech będzie. 4, myślę, minuty wystarczą mi, aby przedstawić takie skondensowane podsumowanie. A zatem pragnę przypomnieć wszystkim, że w zeszłym roku świętowaliśmy 75. rocznicę ustanowienia ONZ. W ramach obchodów tej rocznicy pytaliśmy wszystkich o to, jaka jest ich wizja ONZ. I ponad 1 000 000 respondentów odpowiedziało w ramach konsultacji i w ramach naszych ankiet. I w tej chwili oczywiście musieliśmy tutaj przeanalizować te wszystkie odpowiedzi. I na tej podstawie opracowaliśmy taki dokument, który stanowi deklarację polityczną i podsumowanie obchodów 75. rocznicy. I w jednym z paragrafów mówi się o tym, że ONZ musi zapewniać bezpieczny i dostępny wymiar cyfrowy dla wszystkich, a więc ta przestrzeń cyfrowa musi być dostępna do wszystkich, a wszyscy interesariusze muszą mieć możliwość uczestniczenia w pracach dotyczących kształtowania tej cyfrowej przestrzeni. A zatem dostęp dla wszystkich. Chcemy, aby wszyscy mogli uczestniczyć w tym procesie, bo ONZ jest tylko platformą i chyba tyle by wystarczyło, jeżeli chodzi o podsumowanie, ale jeszcze coś dodam. Podkreślam, tak jak podkreślono w tej deklaracji, ONZ jest ważną strukturą, która pozwala na szerszą współpracę i także sekretarz generalny przygotował takie sprawozdanie, taki dokument, który został nazwany naszą wspólną agendą, Our Common Agenda. I ten dokument został zaprezentowany we wrześniu tego roku. Jest to taki bardzo szeroki raport, zawiera ponad 90 różnych propozycji w poszczególnych obszarach działania ONZ i podkreśla wymiar współpracy cyfrowej we wszystkich tych obszarach. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo wiele pracy już wykonano, także paneliści dzisiaj mówili nam szeroko o współpracy cyfrowej, ale pamiętajmy, że to jest tylko narzędzie, które pomaga nam realizować cele zrównoważonego rozwoju, które są niezwykle ważne także w perspektywie przyszłej. Ale pamiętajmy, że internet to jest dobro wspólne i każdy powinien przyczyniać się do jego rozwoju. Potrzebujemy właśnie podejścia wielostronnego, ale potrzebujemy także ogólnego porozumienia. I takim właśnie porozumieniem jest globalne porozumienie cyfrowe, Global Digital Compact, który został przygotowany i podpisany przez sekretarza generalnego i w którym sekretarz generalny proponuje, abyśmy wszyscy pracowali na tym, aby wypracować konsensus zorientowany na kilka podstawowych zasad. I tutaj biuro wysłannika do spraw technicznych przy sekretarzu generalnym będzie koordynować przygotowanie prac w tym zakresie. I to przygotowanie będzie obejmowało analizę wszystkich informacji, całego wkładu, który wnoszą poszczególni interesariusze w cały ten proces. A zatem, jak już wspomniałam, w tej wspólnej agendzie zarysowano pewne szczególnie istotne obszary i aspekty. Jednym z takich ważnych aspektów jest powszechny dostęp do internetu. Mówiliśmy też o tym, że zależy nam
na unikaniu fragmentaryzacji internetu. Kolejną ważną kwestią jest ochrona danych, danych osobowych, danych użytkowników. Chcemy także chronić prawa człowieka w przestrzeni cyfrowej na równym poziomie, co jak robimy to także w kanale tak zwanym online. Chcemy także oczywiście zapewnić odpowiedzialność, możliwość rozliczania podmiotów publikujących treści w internecie. Staramy się także dążyć do unikania i uniemożliwiania prowadzenia działalności przestępczej w internecie. Oczywiście to wszystko jest dla nas zrozumiałe. Wiemy, że są to kwestie, które nie są w żadnym przypadku proste, natomiast wiemy, że musimy osiągnąć nasze cele i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić z wykorzystaniem dostępnych zasobów i takich platform właśnie jak szczyt IGF. Podkreślam raz jeszcze wielostronny charakter szczytu IGF, który sprawia, że to forum jest doskonałym miejscem dyskusji na temat przyszłości wymiaru cyfrowego i cyfrowej przestrzeni. Powinniśmy korzystać z różnych dostępnych narzędzi, aby osiągać nasze cele. Tutaj się zatrzymam. Mam nadzieję, że udało nam się w ten sposób podsumować te zdania, które tutaj usłyszeliśmy. Doskonale. Bardzo dziękuję. Kolejnym punktem obrad jest pytanie, które zadam Wintowi oraz Nenie. Nie wiem, czy Państwo będą mogli odpowiedzieć na to pytanie, bo to pytanie odwołuje się do Państwa intuicji po części. Czy uważają Państwo, że to globalne porozumienie cyfrowe będzie miało duży, pozytywny wpływ? Czy rzeczywiście przyniesie wymierne rezultaty? Skupmy się na tym, czy będzie miało jakikolwiek rezultat, czy wpłynie na kształtowanie i promowanie współpracy cyfrowej i czy wydaje się Państwu, że ten wpływ będzie znaczący. A zatem zwracam się do naszych dwóch panelistów z prośbą właśnie o odpowiedź na to pytanie, które dotyczy po prostu Waszej indywidualnej, osobistej opinii. Wint, zaczniemy od Ciebie. Ja jestem z natury optymistą. Uważam także, że wszyscy powinniśmy przestrzegać pewnych wartości. Te wartości musimy chronić. I jeżeli chcemy sprawić, aby internet był systemem przydatnym i użytecznym dla wszystkich, musimy tych wartości bronić. Musimy wyjść od pewnych podstawowych wartości. I tylko dzięki zastosowaniu tych wartości będziemy mogli marzyć o internecie, który będzie prawdziwie otwarty, bezpieczny dla wszystkich i który będzie pozwalał wszystkim realizować swój potencjał. Myślę, że w tym właśnie duchu powinniśmy pracować. Nie możemy ignorować pewnych problemów i liczyć, że same się rozwiążą. Dziękuję bardzo. Nena, to samo pytanie do Ciebie. Wydaje mi się, że globalne porozumienie cyfrowe będzie nudne, bo większa część prac i wyników prac ONZ ma taki właśnie nudnawy charakter. No ale to tak tylko na marginesie. Mam nadzieję, że to porozumienie nie będzie wystarczająco zadowalające dla wszystkich stron. Pamiętajmy, że po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego i po agendzie, którą przyjęto w Tunezji, nie mieliśmy już żadnego globalnego porozumienia w zakresie współpracy cyfrowej. A zatem musimy zadbać o osiągnięcie takiego porozumienia, musimy wspólnie szukać rozwiązań, ale musimy także podchodzić do wszystkiego realistycznie. Musimy pogodzić optymistyczne i pesymistyczne głosy. Ja chcę być realistką, a zatem uważam, że zmierzamy w odpowiednim kierunku. Wierzymy, że my także, każdy z nas jest częścią tego globalnego cyfrowego porozumienia i chcemy, aby głos każdego z nas był słyszalny. A zatem jesteśmy gdzieś w połowie drogi, musimy pracować dalej. Jeżeli ktoś nie chce przyczyniać się do wypracowania korzystnego rozwiązania, powinien nie zabierać głosu. Dziękuję. Chcę teraz zapytać o rzecz następującą. Wysłuchawszy tych wszystkich głosów, chciałabym zapytać o to, jakie zmiany są potrzebne, żeby dokonać postępu w ramach współpracy cyfrowej.
może poza tymi wysiłkami, które zostały podjęte, jest potrzebne coś nowego, może w ramach toczących się już wysiłków, może mimo tego, co robimy, moglibyśmy robić coś jeszcze. Elke, do ciebie zwracam się w pierwszej kolejności. Już włączyłam mikrofon. Ja spróbuję się może odnieść do tego pytania z dwóch różnych perspektyw. Słyszymy o tym, jak ważna jest współpraca pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym. Nie zawsze jest to łatwe. Nie zawsze łatwo jest zaangażować agendy rządowe do współpracy z międzynarodowymi organizacjami. A tutaj przede wszystkim określone grupy bądź też regiony mogłyby z takiej współpracy skorzystać. A zatem wydaje mi się, że znalezienie takiej wspólnej platformy do współpracy jest najważniejsze. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takiej współpracy, która ma poskutkować wdrożeniem bardziej konkretnych rozwiązań i regulacji. To rzeczywiście wymaga współpracy z udziałem przedstawicieli krajowych rządów, takiej współpracy toczącej się na poziomie globalnym. I w ten sposób my również podchodzimy do tego procesu. Natomiast, jak już słyszeliśmy, pojawia się ciągle jeszcze wiele wątpliwości. Niemniej jednak rozwiązania dotyczące takich kwestii jak na przykład elektroniczny dowód tożsamości dotyczą właściwie wszystkich krajów na całym świecie. A więc nie będziemy działać skutecznie, jeżeli każdy kraj będzie wprowadzał własne rozwiązania. Tutaj potrzebna jest współpraca na zasadzie globalnej. Próbujemy pracować właśnie w taki sposób, angażując różnych graczy i różne grupy użytkowników z sektora prywatnego, z poszczególnych krajowych ministerstw. A teraz jeszcze z drugiej strony odniosę się do tego pytania. A mianowicie każde rozwiązanie cyfrowe musi być zaprojektowane w taki sposób, żeby mogło być powtarzalne, żeby można było to rozwiązanie wdrażać w różnych miejscach w sposób przewidywalny. Poza tym pamiętajmy o tym, że musimy również zachęcać organizacje, aby w sposób regularny dokonywały przeglądu swoich mechanizmów zarządzania usługami w internecie. I powtórzę to, co już tutaj padło wcześniej, że ten wysiłek musi być wielostronny. Musimy zastanowić się również nad tym, jakie zachęty można byłoby wprowadzić, aby więcej interesariuszy zaangażować w ten proces. I na koniec powiem, że jestem przekonana, że największy sukces bierze się z podejmowania wspólnych wysiłków. I dlatego model współpracy cyfrowej na arenie europejskiej czy nawet globalnej jest właśnie tym modelem, który musimy wspierać. Dziękuję. I to samo pytanie do Miltona. 3 minuty. Jakie zmiany są nam potrzebne, żeby przyspieszyć transformację cyfrową? No, o niektórych rzeczach łatwiej jest mówić niż je robić. Na pewno potrzebujemy większej współpracy cyfrowej, ale ta współpraca cyfrowa będzie możliwa wtedy, kiedy światowe mocarstwa będą gotowe do współpracy. My unikamy rozmów na ten temat, nie bardzo lubimy o tym mówić w gronie ekspertów ONZ, ale jeżeli mamy być gotowi do współpracy, to oznacza, że musimy również podjąć takie wysiłki na poziomie współpracy politycznej, współpracy dyplomatycznej. Pamiętajmy, że usługi cyfrowe wiążą się z ryzykiem cyberbezpieczeństwa, cyberszpiegostwa, a więc na pewno
zamiast powtarzać to, że musimy zapewnić dostęp do internetu szerokopasmowego dla wszystkich, co pewnie jest nieszczególnie trudne, musimy skoncentrować się raczej na takich obszarach bardziej problemowych. I to są właśnie obszary tworzenia nowych polityk. Takim przykładem mógłby być obszar cyberbezpieczeństwa, który się wiąże z handlem online, który się wiąże ze współpracą z firmami telekomunikacyjnymi, który się na przykład wiąże z kontrowersjami wokół takich firm jak Huawei w Stanach Zjednoczonych. Musimy zastanowić się nad tym, jak wypracować wspólne mechanizmy właśnie wzmacniania wzajemnego zaufania wokół wdrażania sieci 5G. Dlaczego tak trudno jest nam w tym zakresie współpracować? Dlaczego Chiny nie mają zaufania do platform takich jak Google czy Facebook? Dlaczego nie dopuszczają tych graczy na swój rynek? I dlaczego Stany Zjednoczone z kolei kwestionują obecność TikToka na swoim rynku, czy obecność innych firm chińskich? Dlaczego nie moglibyśmy w tym obszarze wzmocnić naszej współpracy? Również jeśli chodzi o ochronę prywatności i usługi informacyjne, to jest taki obszar, w zakresie którym Stany Zjednoczone, Europa, Chiny mogłyby wspólnie wypracować mechanizmy ochrony końcowych użytkowników internetu. Bardzo dziękuję. A teraz Justin. I wygląda na to, że udało mi się dokładnie na czas cię wywołać. Byłem wcześniej inżynierem i dla inżyniera zawsze modus operandi to jest znaleźć rozwiązanie dla bieżącego problemu. I myślę, że tutaj musimy najpierw zacząć od tego, z jakim problemem próbujemy sobie poradzić. Jakie są te problemy, które w tej chwili bierzemy na warsztat? Ja się specjalizuję w zakresie współpracy cyfrowej już od kilku lat w tej chwili i mam wrażenie, że ta współpraca cyfrowa oznacza nieco coś innego dla poszczególnych osób w nią zaangażowanych. Więc wydaje mi się, że musimy trochę bardziej precyzyjnie się wyrażać. Może musimy mówić wspólnym językiem i wówczas współpraca cyfrowa będzie oznaczała to samo dla nas wszystkich. A zatem musimy jakoś zidentyfikować nasze priorytety, żeby tak nie rozwodnić tej współpracy. A więc na pewno bardziej precyzyjny język, wspólny język, którym byśmy się posługiwali. I myślę, że musimy też tutaj z rozważnością podejść do takiego myślenia, które wydaje się być poszukiwaniem jakiejś magicznej różdżki. Myślę, że musimy być realistyczni, nasze oczekiwania muszą być realistyczne, a jednocześnie oczywiście bardzo ambitne, ponieważ zmiany, o których mówimy, są bardzo pilne. A wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne, żebyśmy się wszyscy zgodzili co do wypracowania jakiejś takiej wspólnej, jednolitej architektury przestrzeni internetowej. To podejście, które powinno nam przyświecać, powinno być bardziej zrównoważone. Musimy odebrać właściwą lekcję z naszych wysiłków z lat minionych, a jednocześnie skoncentrować się na bieżących, najbardziej palących problemach. I wreszcie chciałbym powiedzieć, że wiele z tych prac, które realizuje ONZ w zakresie współpracy cyfrowej, to prace naprawdę bardzo skuteczne, które pomagają wdrażać nowe narzędzia w zakresie współpracy cyfrowej. Takim narzędziem jest między innymi forum cyfrowe IGF. Jest to taka platforma, w ramach której możemy w sposób transparentny i inkluzywny dzielić się informacjami na temat nowych polityk i praktyk. I bardzo się cieszę, że mamy możliwość się w ramach IGF spotykać. I ostatnie pytanie, to samo pytanie trafia do Raula. Raul, czego potrzebujemy? Kiedy wspólnie położyliśmy podwaliny forum zarządzania internetem, to myślę, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że będzie to jedno z najbardziej innowacyjnych wydarzeń,
które obejmuje międzynarodową społeczność. Ciągle tak myślę, ale teraz oczywiście konfrontujemy się z taką potrzebą kolejnej rundy innowacji, czyli musimy wykonać kolejny krok. I oczywiście Forum Zarządzania Internetem musi pozostać liderem tego procesu. Ciągle to Forum Zarządzania Internetem jest nam bardzo potrzebne jako platforma wymiany doświadczeń, ale potrzebujemy czegoś więcej i to już powiedzieli moi koledzy. Wydaje mi się, że potrzebne są takie mechanizmy, które pozwolą nam dojść do wniosków, powiedziałbym, na wyższym szczeblu, które pozwoliłyby rzeczywiście odnieść się do najbardziej palących kwestii w sposób bardziej konkretny. Więc myślę, że to, czego potrzebujemy, to taki mechanizm, w ramach którego możemy wypracować wiążące rozwiązania. Rozwiązania wiążące dla, jeżeli nie wszystkich, to większości graczy na rynku. Takie mechanizmy mogą być wypracowane tylko w drodze wielostronnej współpracy. A zatem musimy faktycznie zdefiniować to, jakie są te najpilniejsze potrzeby i jak najwięcej interesariuszy zaangażować w te rozmowy. Wiem, że wiele osób jest sceptycznych, jeśli chodzi o wypracowanie takiej wspólnej płaszczyzny porozumienia, ale zaledwie kilka dni przed szczytem, Światowym Szczytem Społeczeństwa Informacyjnego w Tunezji, to się wydawało zupełnie niemożliwe, że dojdziemy do porozumienia, a na przestrzeni zaledwie trzech dni faktycznie nam się to udało. Więc wydaje mi się, że zawsze to jest możliwe, żeby taką wspólną płaszczyznę porozumienia znaleźć, tylko musimy to zrobić w drodze optymalizacji. A więc potrzebne są takie mechanizmy, które nam pozwolą zoptymalizować ten proces i zaangażować jak najwięcej interesariuszy w te procesy wypracowywania rozwiązań, które miałyby mieć wpływ globalny. A zatem jeżeli mają to być nowe polityki o charakterze globalnym, to musimy zaangażować jak najwięcej osób w to. Obawiam się, że w międzyczasie angażujemy się w takie procesy, które są frustrujące, które są nużące, długie, złożone, więc musimy je uprościć, tak żebyśmy zachęcili więcej interesariuszy do udziału w tych pracach. Bardzo dziękuję. Suk, teraz chciałabym się do ciebie odezwać, bo nie jestem pewna, czy nie było w międzyczasie jakichś komentarzy na czacie. Dziękuję. Na pewno nasi słuchacze zgadzają się co do tego, że potrzebne są wspólnie wypracowane zasady i pojawiło się też jedno pytanie, które zostało przesłane na czacie. I chyba moglibyśmy bezpośrednio udzielić głosu tej osobie, ale ja nie widzę, żeby ktoś się zgłaszał na Zoomie. Czy może chodzi o osobę, która znajduje się tutaj z nami na sali w Katowicach? To wtedy bardzo proszę o podanie mikrofonu. A teraz już widzę, że ktoś się zgłasza. Bardzo prosimy o dostarczenie mikrofonu. Bardzo dobre uwagi ze strony naszej moderatorki. Bardzo za to dziękuję. Bardzo podoba mi się ta debata na temat bieżącej współpracy cyfrowej i za to dziękuję. Natomiast nie zauważyłem, żeby ktoś z Państwa odnosił się do młodzieży. Wydaje mi się, że młode pokolenie, młodzież, to nie powinna być ta grupa, którą zostawiamy w tyle. I tutaj na przykład Afryka jest takim bardzo młodym kontynentem. Dla nas bardzo ważne są strategie adresowane szczególnie do młodych ludzi. Chciałbym zapytać o to, czy takie strategie są wdrażane na poziomie Biura Sekretarza Generalnego. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mimo tego, że żadna z nas tutaj zgromadzonych osób nie jest już przedstawicielem młodego pokolenia, będziemy w stanie jakoś odnieść się do pana postulatu, bo na pewno musimy się poprawić, jeśli chodzi o współpracę z młodzieżą. Czy ktoś chciałby się odnieść do tego komentarza? Ja chciałabym bardzo podziękować panu za ten komentarz. Nie sądzę, że my jesteśmy tacy starzy,
ale no, rzeczywiście już od jakiegoś czasu się zajmujemy tymi kwestiami i wydaje mi się, że musimy przede wszystkim przesunąć się nieco z takich formalnych rozmów wielostronnych, które promuje ONZ i zbliżyć się do takiego przeciętnego tłumu osób, które po prostu korzystają z rozwiązań zarządzania internetem. Pamiętajmy, że no, jeżeli chcielibyśmy się pojawić na szczycie IGF, to musimy mieć paszport, to musimy mieć dostęp również do usług lotniczych. No niekoniecznie, ponieważ nasz szczyt jest również hybrydowy. No tak, ale jeżeli jest hybrydowy, to potrzebujemy odpowiedniego urządzenia. Musimy mieć dostęp do szybkiego internetu, do takiego internetu, który nam pozwoli korzystać z uczestnictwa w szczycie IGF. A zatem wydaje mi się, że my musimy dotrzeć do tych osób, które jeszcze nie mają podłączenia do sieci, którym te nasze debaty umykają w ogóle, ponieważ nie są podłączone do globalnej sieci i musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób te osoby również zaangażować w nasze prace. Warto byłoby zapytać tych, którzy nie są podłączeni do globalnej sieci, czego oczekują. Bo chodzi o to, żeby te zmiany, o których mówimy, nie były tylko wdrażane w Paryżu, w Nowym Jorku i w Londynie, ale również w Bangladeszu, w Sudanie, w Tanzanii, we wszystkich tych miejscach, gdzie znajduje się jeszcze spory odsetek ludzi niepodłączonych do internetu. A więc ja myślę, że kiedy pan mówi o młodzieży, to ma pan na myśli prawdopodobnie również inne społeczności pozostawione na marginesie. I dlatego ja mówię o tym, że głos wszystkich jest ważny, wszystkich, również tych, którzy nie mogą dotrzeć na Międzynarodowe Forum Zarządzania Internetem. Oczywiście i my o tym mówimy już od wielu lat. Wydaje mi się, że już 10 lat temu powtarzaliśmy taką mantrę, że musimy się zbliżyć do tych, którzy nie są podłączeni do globalnej sieci. Niezbyt wiele w tym zakresie niestety udało nam się zrobić. I już teraz przekazuję głos Jean-Paulowi. Internet ma być narzędziem sprzyjającym włączeniu społecznemu, ale rzeczywistość jest taka, co uwypukliła szczególnie pandemia, że niestety nie zawsze tak jest. Cały czas jeszcze jest problem z dostępem do internetu, także związany z wysokimi stawkami, które użytkownicy muszą płacić za taki dostęp. A zatem, że musimy brać pod uwagę kwestie regulacyjne, ale w podejściu oddolnym, a nie tylko odgórnym. Chodzi o to, aby wsłuchiwać się w oczekiwania, szczególnie oczekiwania ludzi młodych, oczekiwania kobiet, dziewcząt, które często nie mają wystarczającego udziału w toczących się dyskusjach. A zatem toczą się prace, które w dużej mierze dotyczą także budowania potencjału. I to jest jeden z filarów strategii transformacji cyfrowej Unii Afrykańskiej, ponieważ chcemy zapewnić budowanie świadomości, a także uczyć ludzi tego, w jaki sposób korzystać z łączności cyfrowej, tak aby na przykład sprzyjać rozwój przedsiębiorczości, a także powstawanie nowych przedsiębiorstw. Ale oczywiście jest też kwestia cyfrowego dowodu tożsamości, który jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, które staramy się promować. Staramy się także, aby za pośrednictwem takich rozwiązań wszyscy obywatele mieli dostęp do usług cyfrowych. Mówiliśmy tutaj o sztucznej inteligencji i potrzebne są nam regulacje, które pozwolą zapewnić, że w regionach takich jak w Afryce ludzie będą mogli wydatniej i szerzej korzystać z pojawiających się nowych sektorów gospodarki. Dziękuję bardzo. Amir, widziałam, że zgłaszasz się do odpowiedzi. Czy się mylę? Dziękuję. Nie wiem, czy mnie słychać. Amir, czy to ty? Tak, dziękuję bardzo pani przewodnicząca za oddanie mi głosu. Cieszę się, że mogę odnieść się do tego, co tutaj usłyszeliśmy. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Amir Mokaberi. Zwracam się do wszystkich panelistów z następującym pytaniem.
Czy uważają Państwo, że promowanie zaufania, promowanie bezpiecznego internetu skierowanego na rozwój powinno stanowić priorytet? To jest to właśnie chyba, czego potrzebuje świat, a nie postrzegania internetu w kategorii pola bitwy. A zatem być może różnego rodzaju organizacje działające w cyberprzestrzeni, rządy krajowe na wszystkich szczeblach powinny współpracować właśnie w tym celu. Chodzi mi tutaj o to, aby utworzyć jakąś międzynarodową, cywilną organizację koordynacji tego, co dzieje się w internecie. Więc to jest taka moja sugestia. I chciałbym zapytać, czy Państwo, paneliści, mogliby się odnieść do takiej propozycji. Chciałbym także wspomnieć o bardzo istotnej kwestii dotyczącej charakteru czy natury i cech charakterystycznych dobrego jakościowo internetu. Czym jest dobry internet? My tutaj rozmawiamy o współpracy cyfrowej, ale myślę, że przede wszystkim powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, co decyduje o tym, że przestrzeń cyfrowa będzie jakościowo dobra. Jakiego internetu chcemy, jakiej cyberprzestrzeni chcemy, jaką chcemy tworzyć, jaką chcemy upowszechniać na świecie. A zatem potrzebujemy takiej dobrej wizji internetu, aby kształtować środowisko skoncentrowane na rozwoju, ale rozwoju pokojowym. Dziękuję bardzo, mówi pani moderator. Prelegent kontynuuje. A zatem w jaki sposób mamy podejść do rozwijania gospodarki cyfrowej oraz handlu w internecie, a także komunikacji pomiędzy krajami właśnie w kwestiach dotyczących tworzenia takiej przestrzeni? Chyba wszystkie państwa członkowskie mogą wnieść wkład w tworzenie takiej cywilnej przestrzeni, która będzie determinować prawidłowy rozwój internetu. Bardzo dziękuję. To bardzo istotne, interesujące uwagi. Myślę, że jeszcze się od nich potem odniesiemy. Niestety ja nie mogę udzielić odpowiedzi, bo to chyba były takie uwagi bardzo filozoficzne. Trudno byłoby mi się do tego praktycznie odnieść. A zatem przechodzę do kolejnego punktu naszych obrad, bo niestety troszkę kończy nam się już czas. Mam ostatnie pytanie dla Państwa. Jak szczyt IGF może dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości? W jaki sposób może wdrażać innowacje, a także reformy, aby dotrzymać kroku zmianom i aby promować dalszą współpracę cyfrową? Jaką rolę powinien odgrywać szczyt IGF, jeżeli chodzi o promowanie właśnie globalnej cyfrowej współpracy? Zwracam się w pierwszej kolejności do pani Marii Franceschi Spasolitano. Bardzo proszę o trzymanie się czasu. Tak, dziękuję bardzo. W drugiej części naszej dyskusji pojawiło się wiele interesujących komentarzy. Jeżeli dobrze je zrozumiałam, to myślę, że chodzi o to, aby trzymać się pewnych zasad, aby wypracowywać jakiś wspólny mianownik pomiędzy różnymi interesariuszami. Ten proces nie będzie idealny, ale musimy dążyć właśnie do znajdowania takich płaszczyzn wspólnych dla wszystkich. Mogą to być procedury trochę nudne, jak mówiła Nena, ale rzeczywiście są one bardzo potrzebne. Dziękuję za te komentarze i słyszałam także, że niektórzy nawoływali nas do tego, abyśmy w ramach działalności ONZ byli bardzo konkretni, bardzo skoncentrowani na tym, co rzeczywiście chcemy osiągnąć. I do tego chciałabym się odnieść, ponieważ wspominaliśmy także o tej wspólnej agendzie i o tym zestawie zasad, które leżą u podstaw tego dokumentu, ale pragnę także dodać, że razem będziemy w stanie te zasady wdrażać i realizować i wprowadzać w życie w ramach konkretnych działań. To nie chodzi o to tylko, aby tworzyć sobie jakąś tam teorię. Chodzi o to, aby rzeczywiście te teorie wdrażać w praktyce. Działania są nam bardzo potrzebne. Oczywiście jest to cel ambitny i wymaga szerokiej współpracy. Ale teraz przechodzę do roli szczytów IGF. Myślę, że ta rola może być wielowymiarowa. Szczyty IGF to platforma do wymiany zdań, ale
prawdopodobnie powinna stać się także punktem spotkań, a także taką platformą do na przykład weryfikacji czy testowania jakichś konkretnych działań pilotażowych, działań konkretnych koalicji, które mogłyby wdrażać nasze zasady w świecie rzeczywistym. I jaka jest jeszcze możliwa rola szczytów IGF? Zastanawiam się nad tym w kontekście tego postulatu, aby się dostosowywać, wprowadzać innowacje, a także reformować. Takiego podejścia oczekuje się od szczytów IGF. Już rozumiemy, że bardzo ważne jest upraszczanie pewnych procedur, koncentrowanie się na szczególnie ważnych zagadnieniach, wyznaczanie sobie odpowiednich horyzontów czasowych dla prowadzonych prac. I to o tym wszystkim możemy rozmawiać. Warto także wspomnieć o roli forów krajowych, regionalnych i skupiających przedstawicieli młodzieży. To jest ciekawy mechanizm funkcjonujący w ramach IGF, który pozwala budować świadomość w szerszej społeczności, nie tylko wśród tych bezpośrednich uczestników naszych spotkań. Za pośrednictwem tego narzędzia możemy budować świadomość w szerszej społeczności, możemy także budować potencjał, umiejętności i kompetencje w szerszych sieciach, co jest niezwykle ważne. W tej chwili realizujemy taki proces dotyczący dodawania nowego elementu do struktur IGF. Odwołuję się tutaj do tak zwanego panelu przywódców, leadership panel. Jest to taki panel wysokiego szczebla, który jest ważny, ponieważ może rozszerzać i wspierać pracę wielostronnej grupy doradczej MAG. Zatem myślę, że rola tego nowego panelu będzie niezwykle ważna. Warto także podkreślić ścieżkę tematyczną przeznaczoną dla parlamentarzystów, ponieważ udział parlamentarzystów i decydentów w pracach IGF przyczyni się do większej widoczności i praktycznego wymiaru naszych działań także. A zatem potrzebujemy tego wszystkiego, potrzebujemy natomiast także oczywiście finansowania na te nowe inicjatywy. Jeżeli to się uda zabezpieczyć, to nasza działalność będzie jeszcze bardziej widoczna, jeszcze bardziej konkretna i będzie angażowała jeszcze większą rzeszę interesariuszy. Bardzo dziękuję za te istotne przesłania, które tutaj usłyszymy. Te informacje zostaną także przekazane biuru wysłannika do spraw technicznych przy sekretarzu generalnym. Miejmy nadzieję, że to przyczyni się do dalszej skutecznej współpracy. Dziękuję bardzo. Oddaję głos kolejnej osobie. Czy to ja jestem wywołana do odpowiedzi? Nie usłyszałam, ale mam nadzieję, że to o mnie chodziło. Bardzo przepraszam, miałam wyciszony mikrofon, mówi pani moderator. Prelegentka kontynuuje. A zatem oczywiście IGF to jest struktura, która nie przypomina innych agend ONZ, ponieważ jest to takie forum bardziej dotyczące dyskusji, a nie kształtowania konkretnych regulacji. Natomiast, jak już tutaj mówiliśmy, IGF, szczyty IGF powinny tworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia otwartych dyskusji na temat polityk włączających, inkluzywnych. Niestety nie zawsze szczyty IGF zdają ten egzamin dotyczący inkluzywności, natomiast coraz więcej się w tym zakresie robi. Uważam jednak, że nie mamy wystarczającej reprezentatywności wszystkich grup społecznych. Pamiętajmy, że pewne kwestie są bardzo istotne i trzeba o nich dyskutować na forum, które zapewnia pełną różnorodność. Chcemy także słyszeć przedstawicieli różnych grup społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego, społeczności technicznej, bo to są wszystko interesariusze, którzy są zainteresowani tym, o czym tutaj mówimy. Oczywiście wszyscy dążymy do stworzenia i osiągnięcia takiego konsensusu pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Ale oczywiście jest to tylko konsensus, który nie przekłada się bezpośrednio na programy i agendy polityczne. Można powiedzieć, że tutaj nie mamy wystarczającej różnorodności
I w jednym z badań wykazano, że tak naprawdę konieczne jest osiągnięcie różnorodności i reprezentacji 95 różnych krajów, aby wnioski przyjmowane na forum takim jak to mogły być uznane za mające rzeczywisty wymiar praktyczny dla wystarczającej liczby interesariuszy. A zatem IGF ma być szczytem, który pozwala zabierać głos wszystkim interesariuszom reprezentującym wszystkie grupy społeczne. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w nie wszystkich krajach mamy taką możliwość, a zatem trzeba wspierać te społeczności, które chcą wypowiadać się w tak ważnych kwestiach. Potrzebujemy podejścia wielostronnego, no ale potrzebujemy też oczywiście tutaj wsparcia finansowego. Potrzebujemy także tego, aby oddawać głos aktywistom z różnych regionów świata, między innymi z tak zwanego regionu globalnego południa. Musimy rozmawiać o istotnych kwestiach, takich jak bioróżnorodność. Aktywiści, którzy działają w tym zakresie, także powinni być angażowani w nasze prace. Musimy szczególnie zwracać uwagę na te społeczności, które są w szczególnie trudnej sytuacji, którym trudno jest zabierać głos na forum międzynarodowym. A zatem tego rodzaju wielostronne podejście pozwoli nam tworzyć polityki prawdziwie demokratyczne, które będą prawidłowo funkcjonować w przestrzeni cyfrowej, będą korzystne dla wszystkich członków społeczności międzynarodowej. Dziękuję bardzo za tę uwagę, a teraz zwracam się do Miltona z prośbą o komentarz. W jaki sposób IGF może stać się bardziej innowacyjny? Jak możemy się dostosowywać do zmian, które zachodzą w naszych czasach? Musimy zrozumieć, czym jest IGF, a czym nie jest. Forum Zarządzania Internetem nigdy nie było i nie jest organem tworzącym polityki publiczne. Jest to otwarte forum, w ramach którego różni interesariusze reprezentujący różne sektory mogą w sposób otwarty ze sobą się porozumiewać. Oczywiście praca, która toczy się w ramach szczytu IGF, wpływa na później przyjmowane polityki, ponieważ dochodzi do spotkania się społeczności międzynarodowej. Natomiast to się wszystko dzieje na takim poziomie mikro, można powiedzieć. Współpraca wymaga przede wszystkim zaufania, wymaga tego, żebyśmy się lepiej poznali i myślę, że taka jest przede wszystkim rola Forum Zarządzania Internetem. Ponieważ większość z Państwa propozycji bazuje na takiej zasadzie, wydaje mi się fałszywej, że IGF może stać się czymś więcej niż jest. Nie sądzę, żeby to była droga do sukcesu. Myślę, że IGF może doprowadzić do powstania nowych organizacji, może doprowadzić do ustanowienia nowych stanowisk, natomiast to nie jest organizacja, która zajmuje się tworzeniem nowego ustawodawstwa. A zatem myślę, że takie podejście może nawet zagrozić rozwojowi IGF. A zatem myślę, że musimy trochę w sposób bardziej odważny odnieść się do rzeczywistych kontrowersji, które dotyczą internetu. Myślę, że na pewno Rada Doradcza, czyli MAG, to musi być taki organ, który zostanie wzmocniony w nadchodzących miesiącach. Myślę, że w zasadzie w te prace powinno zaangażować się mniej osób, a nie więcej, ale powinny to być osoby, które mają odpowiednią wiedzę. Myślę, że osoby pracujące w ramach MAG to powinny być te osoby, które faktycznie mają odpowiednie kompetencje, żeby odnosić się do kwestii dotyczących globalnego zarządzania internetem. I musimy również z większą odwagą podejść do podejmowania kwestii i problemów, które wymagają większego zaangażowania najpotężniejszych państw i korporacji na świecie. Powiedziano mi, że na przykład bardzo dużo napięć pojawia się na linii rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami i myślę, że w ramach IGF
Nie powinniśmy również unikać i wstydliwie pomijać takich tematów. Pochodzi nam o to, żeby wzmocnić współpracę międzynarodową, która będzie obejmowała wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale pamiętajmy, że jednakowoż IGF to nie jest Rada Bezpieczeństwa. A więc te dyskusje, które toczą się w ramach IGF, nie mogą mieć takiego wiążącego charakteru. Ale na pewno współpraca cyfrowa nie będzie możliwa bez pełnej transparentności. IGF powinno być właśnie takim otwartym forum promującym przejrzystość i wzajemne zaufanie. Bardzo dziękuję. Fantastyczne uwagi. Bardzo mało czasu nam już zostało. Chciałabym jeszcze zapytać Suk Jung, czy były jakieś komentarze na czacie w międzyczasie. A ponieważ nam naprawdę zostało dosłownie kilka minut jeszcze na tę sesję, to chciałabym też przekazać głos tym osobom, które się zgłaszają tutaj na sali. Może wróćmy. Może najpierw Suk Jung, zapytamy cię o to, czy są jakieś komentarze na czacie, a potem osoby na sali. Mamy jeszcze 7 minut, a ja myślałam, że tylko 4. Właściwie ja miałabym pytanie do Henriette jako szefowej MAG, ponieważ Henriette zaangażowana jest w pracę MAG od dłuższego już czasu. Henriette, czy mnie słyszysz? Tak, szukamy jednak mikrofonu dla Henriette. A zatem moje pytanie do Henriette, która ma wieloletnie doświadczenie pracy na stanowisku szefowej MAG, jest następujące. Jaka byłaby twoja perspektywa dotycząca rozwoju szczytów IGF? Henriette ma już mikrofon, a zatem prosimy o odpowiedź. Ja się zgadzam z wieloma argumentami tutaj przed chwilą przywołanymi przez Miltona, ale nie ze wszystkimi. Myślę, że IGF to bardzo potężna platforma współpracy międzynarodowej, mimo tego, że nie jesteśmy organem regulacyjnym, nie jesteśmy organem ustawodawczym. Niemniej jednak jest to takie grono, które zrzesza bardzo wielu aktywistów i myślę, że jest to ogromny potencjał, który musimy wykorzystać. Na pewno potrzebujemy bardzo kompetentnych ludzi, którzy będą zajmowali się kwestią niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej, nierównego dostępu do usług cyfrowych i na pewno rola MAG będzie tutaj bardzo istotna. Natomiast wydaje mi się, że właśnie siłą szczytów IGF jest to, że są to takie inicjatywy oddolne, że jeżeli ten cały ekosystem IGF ulegnie fragmentaryzacji na wiele drobnych komponentów, to ryzykujemy to, że utracimy kontakt z ludźmi działającymi w terenie, lokalnie. A zależy nam na tym, żeby te inicjatywy pozostały inicjatywami oddolnymi. Więc ja nie jestem przeciwnikiem tej nowej koncepcji panelu przywódców, ale chciałabym, żeby jednak ten system, ten ekosystem nie był zbyt rozdrobniony. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Suk Jung, czy jeszcze ktoś się zgłaszał na czacie? Czy możemy już przejść do tych osób, które się zgłaszają tutaj na sali konferencyjnej? Tak, można już oddać głos osobom w Katowicach. Widzę, że ktoś się tam zgłasza z tyłu sali. Proszę wybaczyć, mój wzrok już nie jest tak doskonały, ale zdaje się, że widzę 3 osoby, które się zgłaszają. Bardzo dziękuję. Ja przyjechałem z Syrii. I w tym obszarze cyfryzacji, technologii ICT już działam od jakiegoś czasu. Nie chcę mówić o tworzeniu nowych polityk, ale jeśli Państwo sobie przypominają agendę przyjętą w Tunezji, to właściwie można powiedzieć, że my w dalszym ciągu nie wiemy,
do końca, jaki był jej cel. To jest dokument dość niejednoznaczny i mam takie obawy, że wcześniej rozmawialiśmy o internecie jak o świecie czysto technicznym, który w zasadzie jest niemalże oderwany od naszego codziennego życia. I wtedy, na tamtym etapie, mówiliśmy o tym, jak zarządzać internetem jako taką przestrzenią czysto techniczną. I wówczas korzystaliśmy z takiego niejednoznacznego języka, niestety. I część z tych terminów przejęliśmy w ramach szczytu IGF. I mam takie obawy, że w tej chwili, kiedy internet jest nierozerwalnie związany z każdym aspektem naszego życia, mamy do czynienia z następującą trudnością, że ten szczyt IGF zaczyna posługiwać się terminami trochę zbyt enigmatycznymi, że zwłaszcza w mniejszych krajach nie ma odpowiednich zasobów, żeby móc podążać za wnioskami, które płyną z tych debat. Mnie się tak wydaje i mam nadzieję, że ta uwaga też zostanie wzięta pod uwagę, że małe kraje, mam wrażenie, że w tym procesie tracimy mniejsze kraje, których głos nie jest wystarczająco reprezentowany w ramach szczytów IGF. Podczas dnia zero podsekretarz generalny mówił o fantastycznej współpracy, którą wymusiła niejako pandemia COVID-19. Ja mam nadzieję, że właśnie nowe technologie cyfrowe i nowe usługi będą w stanie przełożyć się na bardzo konkretne rozwiązania, które będą dostępne dla wszystkich. Bo jeżeli będziemy podążać już wcześniej wytyczoną starą ścieżką, to ta dystrybucja dóbr cyfrowych będzie nierówna. I nie wszystkie kraje będą miały taką samą możliwość dołożenia czegoś od siebie. My mówimy o tym, że to są procesy oddolne, ale one nie obejmują wszystkich. Bardzo dziękuję za ten komentarz i przekazuję już głos kolejnej osobie. Hello to everybody. Witam wszystkich. Nazywam się Yalo Alahan i jest to mój pierwszy raz podczas szczytu IGF. Ale odkąd przyjechałem, już poczyniłem pewne obserwacje, uczestniczyłem w kilku sesjach i spotkaniach i mam wrażenie, że po pierwsze sesje toczą się w języku angielskim, więc mam taką propozycję, żebyśmy wzięli pod uwagę to, że nie wszyscy posługują się językiem angielskim. Uczestniczyłem w innych konferencjach na świecie. Była wtedy dostępna usługa tłumaczenia i myślę, że dobrze byłoby, żeby umożliwić tłumaczenie również podczas szczytu IGF, bo jeżeli tyle osób przyjeżdża na forum zarządzania internetem, to dobrze byłoby, żeby miało dostęp do treści. Natomiast tutaj wszystkie sesje toczą się w języku angielskim. To pomieszczenie nie jest pełne. Być może ludzie czują się zniechęceni właśnie tym, że nie ma tłumaczenia. Bardzo dziękuję za tę uwagę, ale jak pan zauważy, tutaj z tyłu sali znajdują się kabiny tłumaczy i są odbiorniki. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich sesji, ale tutaj na sali plenarnej mamy, owszem, dostęp do tłumaczenia, także bardzo proszę skorzystać z tej możliwości. I jeszcze trzecia osoba się zgłaszała. Po francusku. Na poziomie krajowym jest również IGF i tu można mówić i to jest rzeczywiście międzynarodowe, tak, ale u nas jest, możemy też zorganizować IGF w językach narodowych i możemy wręcz to czynić, kiedy chcemy, w dowolnym języku. Rzeczywiście na szczeblu międzynarodowym to jest po angielsku, natomiast u siebie mówimy po francusku.
Ja pracuję na rzecz ukraińskiego oddziału Polskiego Radia i wydaje mi się, że może trochę za mało jeszcze mówiliśmy o wykluczeniu cyfrowym. Państwo się też odnosili do tego, co dzieje się w Chinach i mam takie pytanie, czy możemy się spodziewać, że kiedyś Chiny pozwolą w sposób legalny swoim mieszkańcom korzystać z Facebooka, z TikToka i tak dalej. Czy możemy w jakikolwiek sposób nawiązać skuteczną współpracę z Chinami? Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie wiem, czy ktoś z nas tutaj ma odpowiednie kompetencje, żeby czy mamy takie oczekiwania? Mamy nadzieję, ale nie wiem, czy możemy mówić o oczekiwaniach. To było pytanie do pana Miltona Müllera, bo zapomniałam o tym wspomnieć. Rozumiem, że pytanie jest o to, czy Chiny otworzą swoją gospodarkę informacyjną. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że bieżący trend jest wręcz odwrotny. I jest to niepokojące. Oczywiście w Chinach obserwujemy takie cykle większego otwarcia i większego zamknięcia. Jest w tej chwili można powiedzieć, że jest to właśnie taki niemalże paranoiczny cykl budowania barier i większego zamknięcia, ale myślę, że trzeba być uczciwym i powiedzieć, że Stany Zjednoczone również są na takim etapie, a przynajmniej tak to wyglądało podczas administracji prezydenta Trumpa. Dlatego myślę, że kiedy mówimy o współpracy cyfrowej, to musimy również mówić właśnie o relacjach pomiędzy tymi wielkimi mocarstwami, bo w tej chwili mamy takie trzy wielkie bloki geopolityczne, Stany Zjednoczone, Europa i Chiny. I przykro mi, jeżeli nie będę brzmiał zbyt optymistycznie. Nie chcę też powiedzieć, że reszta świata się nie liczy, ale te trzy wielkie bloki geopolityczne, Europa, Stany Zjednoczone i Chiny, to są właśnie te bloki geopolityczne, w ramach których podejmowane są najważniejsze decyzje, które wpływają na resztę świata. I na pewno życzyłbym sobie tego, żeby Stany Zjednoczone, Chiny i Europa wspólnie były w stanie przystąpić do negocjacji, tak żeby ten przepływ informacji był bardziej swobodny, żeby przepływ usług cyfrowych był bardziej swobodny i żeby te bloki geopolityczne wypracowały wspólnie rozwiązania ochrony danych osobowych i inne. I myślę, że właśnie szczyt IGF powinien również się zajmować tymi kwestiami. Ktoś wcześniej powiedział, że to zajmuje dużo czasu, żeby wypracować nowe rozwiązania. I oczywiście szczyt IGF nagle nie stanie się takim bardzo wpływowym graczem. To byłoby nierealistyczne oczekiwanie, ale na pewno możemy tutaj położyć takie podwaliny dla przyszłej, bardziej realistycznej współpracy pomiędzy tymi mocarstwami. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Niestety właśnie poinformowano mnie, że czas nam się już skończył, a zatem bardzo przepraszam, że przerwałam, bo to był początek bardzo dobrego wykładu, gdybym mogła na to pozwolić. Niemniej jednak muszę teraz podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim panelistom i chcę powiedzieć, że cieszę się, że sekretarz generalny również z wielką uwagą się przygląda szczytowi IGF i światu cyfrowemu. Bardzo dziękuję i ogłaszam już koniec tej sesji.